Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 18 kwietnia 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.42, a zajdzie o 19.46. Imieniny obchodzą Bogumiła, Bogusława i Ryszard. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień ochrony zabytków. Moc to na dziś? W chwili decyzji przyszłość zmienia się w przeszłość. Antoni Kępiński. 116. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Temat dzisiejszego codziennika motywacyjnego również został przeze mnie wydłubany z mojej mailowej skrzynki i z wielu wiadomości na Facebooku czy na Instagramie, które dostaję od Was. Wiele osób pyta, co ma zrobić, bo żyją w toksycznej relacji z kimś. Z kimś w takiej relacji, który na wszystko to, co one sobie wymyślą, postanowią, co chcą zmienić, osiągnąć, do czego dojść, mają stek czarnych myśli, mają przelot niskoenergetycznych, czarnych sytuacji, takich jak zlicytują cię, zamkną, komornik, nie uda się, nie pójdzie, po co to robisz, zbankrutujesz i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich przykładów i tych wszystkich niskowibracyjnych rzeczy można by wymieniać bez liku. Pytają, co zrobić, bo z jednej strony chciałyby zacząć żyć normalnie, osiągać, zdobywać, być szczęśliwymi ludźmi, ale z drugiej strony gdzieś za uszami mają matkę, ojca, mają męża, żonę, brata, kogokolwiek, kto im nadaje właśnie takie czarne audycje. Na samym początku musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy to, co chcesz zrobić, osiągnąć, zmienić, do czego dojść, dotyczy twojego życia, czy dotyczy życia tejże osoby, która ci nadaje czarne proroctwa za uszami? Jak to będzie, gdy będzie? To jest podstawa. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jego życia to dotyczy. Kto będzie szczęśliwy, zdrowy, zadowolony, w dobrym samopoczuciu, z osiągniętymi celami, marzeniami, planami? Ty czy ten ktoś? To jest jeden z najważniejszych procesów. Jeżeli wyjdzie ci, że chodzi o ciebie, masz dwa wyjścia. Albo porozmawiać z tą osobą, że to twoje życie i to twoje decyzje i twoje plany, twoje marzenia i nie życzysz sobie, żeby ktoś ci nadawał takie rzeczy. Często się tak nie da, bo tacy ludzie mają milion problemów na wszystkie rozwiązania. Znajdują naprawdę 100 tysięcy rzeczy, które ci wrzucą, żeby cię przekonać, że nie masz racji, że naprawdę ci się nie uda, nie wyjdzie, nie dasz rady i tak dalej, i tak dalej. Druga zaś rzecz jest taka, że ten cały przelot informacyjny, który dostajesz od nich i bez względu na to, czy to jest twój mąż, czy to jest twoja żona, czy to jest matka, ojciec, brat, szwagierka, ktokolwiek, kochanek, kochanka, potraktuj jako szum informacyjny. Po prostu olej. Niech oni sobie gadają, niech będą w swoim świecie, w swoim przelocie, niech snują te czarne wizje, a ty rób swoje. Jeden z moich znajomych coachów mawiał, że nie ma większego smaku sukcesu, większego triumfu nad takimi ludźmi, jak pokazanie im przysłowiowej dupy. I przepraszam za kolokwializm, bo w momencie, kiedy ci wyjdzie, kiedy ci się uda, kiedy osiągniesz, zdobędziesz wszystko to, co zamierzyłaś albo zamierzyłeś sobie, i ten ktoś będzie, ten czarnowidz będzie koło ciebie, pokazanie twojego triumfu, sukcesu zrobi mu naprawdę w głowie kisiel. Oczywiście on odpali zaraz swoje, że nie ciesz się, bo i tak dalej, ale traktuj te wszystkie przeloty, te jego czarne wizje, te jego audycje dołujące jako szum informacyjny. Nie przywiązuj do tego wagi, tak jak nie przywiązujesz wagi do filmów z żółtymi napisami albo do jakichś debilnych sytuacji, które spotykasz w internecie, albo jak słuchasz niektórych polityków. Daj spokój, nie ma to najmniejszego sensu. Takie osoby żyją w swoim świecie, one mają swoją czarną kreację, swoją czarną wizję. Najlepiej, żeby była apokalipsa, żeby wybuchła wojna, żeby trup ścielił się gęsto. Wtedy oni są naprawdę w swoim realnym, fantastycznym, wymarzonym wręcz świecie. A najlepiej, żeby kogoś dojeżdżał codziennie komornik, policja, prokurator i w ogóle, żeby działy się takie rzeczy. Wtedy oni triumfują, bo dają uwagę tym energiom, które się dzieją. Olej to. Naprawdę olej, nie słuchaj. Na początku staraj się nawiązać dialog, porozmawiaj z tymi ludźmi, a jeżeli jestem przekonany, z tego nic nie wyjdzie, po prostu musisz to zabanować. Musisz brnąć do przodu i robić swoje, musisz realizować. I za każdym razem, kiedy w twojej głowie pojawi się jakakolwiek obawa, że może ten ktoś ma rację, że może jest taki, a nie śmaki, to zadaj sobie to samo pytanie. Do kogo należy to życie? Kogo dotyczy ten cały proces? Czy ciebie?
czy tego kogoś. I to jest tak oczyszczająca sytuacja, to jest sytuacja, która tak otwiera w głowie, że będziesz zdumiona albo zdumiony, kiedy zaczniesz to stosować. Bo my często żyjemy dla kogoś. Nam się wydaje, że jeżeli będziemy w zgodzie z kimś, kto nawet ma jakieś inne całkowicie poglądy, to robimy coś źle. Weź pod uwagę, że jesteś oddzielnym bytem, samostanowisz o sobie, dbasz o dobrostan swój i swoich bliskich. A jeżeli cały czas masz taką relację, taki przelot i słuchasz tego i się stosujesz, to zastanów się, czy z tego nie wynikają jakieś disastery, jakieś złe rzeczy energetycznie, jakieś sytuacje, których nie chcesz w twoim życiu. Często zdarza się tak, że ludzie słuchają takich ludzi drugich, którzy tak czarno widzą, nadają cały czas ten swój program czarnowidzący. I to kotwiczy w innych osobach. Ale w momencie, kiedy się przebudzą i zobaczą, że to bez sensu, że w ogóle ci ludzie żyją w swoich fotelikach, są zamknięci w sobie i mają tylko i wyłącznie czarne wizje wszystkiego tego, co wokół nich odpala. Jeżeli porzucą to i potraktują to jako nieszkodliwy bełkot, szum informacyjny albo cokolwiek innego, co nie angażuje, zaczynają zdobywać, osiągać, dochodzić do celu, robić swoje rzeczy te, o których zawsze marzyli. Opowiem ci pewną historię, bo ten codziennik nie może się zakończyć bez historii. I ta historia dotyczy jednej z moich koleżanek, która miała taką babcię. Babcia owej koleżanki była taką panią, która na wszystko, co Anka zrobiła, dosłownie na wszystko, mówiła, nie uda się, jak poznała chłopaka, na pewno cię rzuci, wykorzysta, zgwałci, będziesz miała 8 dzieci i tak dalej. Znasz to. Generalnie wszystko, cokolwiek by się nie wydarzyło, było złe. Ale Anka kochała babcię i to bardzo. Była przywiązana do niej z jakiegoś powodu. Ta babcia była dobrą kobietą, tylko miała taki lot, taki przelot, takie sytuacje widziała i tak jej się wydawało, że tak jest. Babcia owa czytała gazety od wypadków, od nekrologów, od wszystkich tych rzeczy, których, no kurde, nie chcemy raczej czytać w gazetach. Jak oglądała wiadomości, no to największym sukcesem wiadomości był jakiś turbowypadek albo czyjś dramat. I kiedy Sianka zrozumiała, po wielu, wielu latach słuchania babci, będąc świadoma, że być może babcia ma rację, że jednak to są pierdoły, że babcia nigdy nie osiągnęła tego, co Anka chce osiągnąć, że babcia całe życie była nieszczęśliwą kobietą, że babcia całe życie, kogokolwiek by nie spotkała i z kimkolwiek by nie rozmawiała, wysuwała takie czarne wizje. Janka odcięła się od babci, nie w sensie takim, że powiedziała, spadaj starucho i nie będę cię odwiedzała, bo cię już nie lubię, tylko po prostu nie mówiła babci o tym, co robi, co projektuje, jak żyje i tak dalej. I osiągnęła naprawdę duży sukces. Oczywiście babcia prędzej czy później się o tym dowiedziała. Skomentowała to po swojemu. Ale babcia zaczęła zauważać, że nastąpiły wielkie zmiany. Że Anka jest szczęśliwą, fajną, dorastającą kobietą. Ma biznes, ma facetów, adoratorów. Potem był ślub, potem było dziecko, potem był dom i tak dalej. Były wakacje, wczasy, wyjazdy. Czyli wszystko to tak naprawdę... Do czego dążą ludzie? Do spokoju, do bezpieczeństwa finansowego. A jeszcze jak ci odpowiada zdrowie, jak ci odpowiadają relacje, miłość, to już w ogóle jesteś w niebie. I babcia tuż przed śmiercią stuknęła się w czoło, że jej całe życie, jej całe 80 kilka lat życia to było czarnowidzenie. I zdała sobie sprawę, bo o tym mi powiadała Anka, że to wyniknęło z tego, że miała dokładnie taki sam program w domu. Że w jej domu był cały czas strach, była obawa przed czymś, że przyjdą Ruscy, że zrobią, zabiorą, ukradną, że UB przyjedzie, że zamknie, zamorduje kogoś, ktoś zniknie bez śladu. I babcia przeniosła ten model do współczesnego świata i zajeździła dziadka, zajeździła drugiego męża, no i stała się tak emanować do wszystkich. Ale Anka była tą pierwszą, która olała całkowicie ten szum informacyjny babci. Z całym szacunkiem do babci, dalej ją kochając, dalej z nią rozmawiając, ale nie informując jej o tym, co robi, jak robi i po co robi. I teraz babci nie ma. Anka jest bardzo daleko w rozwoju, w biznesie, w miłości, we wszystkich tych rzeczach, które stwarzają nas jako ludzi. Ale często jak się spotykamy, mamy taki kryptonim Bazylia. To taką ksywę nosiła babcia Anki. I jak ktoś czarno widzi i jak robi jakieś takie tego typu rzeczy, jak jesteśmy w towarzystwie, którym jest Anka, to zawsze pada hasło Bazylia. Ku uciesze wszystkich tych, którzy znają, o co chodzi, wiedzą, o co chodzi. Więc podsumowując, musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. Sytuacja, którą tworzysz, cel, do którego dążysz, sytuacja, o którą pytasz, dotyczy wyłącznie ciebie. Nie życia tego czarnowidza obok ciebie, czy czarnowidzki. Więc
olej. Niech szumi, niech brzęczy, niech się wygada, niech pogada, niech będzie w swoim czarnym świecie, gdzie trup ściele się gęsto, gdzie czarne chmury z każdego ranka zasnuwają niebo, gdzie policja puka do drzwi, komornik czyha za każdym rogiem, złodzieje i bandyci grasują po mieście, a tak naprawdę to po co to wszystko i tak umrzemy. Więc resztę traktuj jako szum informacyjny i rób swoje, do przodu. Nie ma większego smaku zwycięstwa niż wiesz co, bo było o tym wcześniej. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Do usłyszenia dzisiaj o 21 w nasenniku motywacyjnym oraz jutro o godzinie 6 rano w codzienniku motywacyjnym. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Aha, i kawowicze, wielkie ukłony dla was za buycoffee.to/mediteusz. Cześć! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.